Tymczasem w drugiej klasie liceum trwa lekcja wychowawcza z historykiem Zbigniewem Małkiem. Szczepan Kita z zadowoleniem obserwuje, jak jego koledzy Radkowi coraz trudniej zapanować nad swoim zachowaniem. Tabletka w połączeniu z amfetaminą nareszcie zaczyna działać. No, tego się nie spodziewałem. Florek, co się dzieje? Szkołę! Spokój! Co ty wygadujesz? Szkoła jest do dupy, będę występował w cyrku. Ej, nie wchodź na to krzesło! Radek, co ty wyprawiasz? Ta tablica to zielona małpa kanciasta. Zejdź z tego krzesła, bo zaraz pójdziesz do dyrektora. A ta kreda to biały proszek księżycowy. Wiara tym, którzy urodzili się w jego blasku. Co ty za głupstwa wygadujesz? No Radek! Ja chodzisz dżownicę na śniadanie? Radek! Radek! Wróć! Ej, co ty wyprawiasz? Radek, odbiło cię? Ja będę znosił. Co ty robisz? Opanuj się! Opanuj się! Nie znać pany. Odszczep się, on nic nie bierze. Ale naprawdę się tak zachowuje. Wiesz, nie chcę nic mówić, ale serio uważam, że jest naćpany. Ale ja go znam lepiej, wiesz, i on nic nie bierze. Na pewno się musiało coś stać. Radek! Co? Plan nie wypalił. I tak pobiega za nim. Zamknij się, zielonka, dobra? Plan wypalił i zadziałał jak trzeba. Co się dzieje z Radkiem? Początkowo myślałem, że się wygłupię, ale teraz nie wiem, co o tym sądzić. Zdaje się, że jest pod wpływem narkotyków. Muszę to sprawdzić. Ej. Radek. Odurzony Radek nie mógł się uspokoić. W końcu koledzy z klasy znaleźli nieprzytomnego ucznia w męskiej toalecie. Hej, co tu się dzieje? Radek! Co wy mu zrobiliście? Radek! Chłopie, wstawaj! 17-letni Szczepan Kita postanowił jeszcze bardziej pogrążyć Radka i podrzucić do jego plecaka narkotyki. Liczy, że teraz nikt nie będzie miał wątpliwości, że jego rywal jest narkomanem. Radek. Mam jego plecak. Radek! Radek, słyszysz? Radek! 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 Basiu, to narkotyki. Radek, Radek, co zażyłeś? Radek, słyszysz mnie? To niemożliwe, wiedziałabym o tym, on nigdy nic nie brał. Jesteś pewna? Tak, on nigdy nic nie brał. Radek! Dobra, Radek. Niech wszyscy wyjdą! Radek. Trzeba zadzwonić po pogotowie. Radek! Basiu, zostań z nim. Zróbcie tutaj miejsce powietrze, wyjdźcie. Chodźcie. Radek! Radek! To tutaj. Nauczycielka chce się przekonać, czy licealistki mówią prawdę. W tym celu przyjechała z nimi na działkę, gdzie mieszka bezdomny. Ja to sprawdzę. Kaśka, co myśmy narobiły w ogóle? Jezu, sama nie chcę w to wierzyć. Teraz to mówisz. No i gdzie to dokładnie było? No tutaj, gdzieś na tej trawie. Tutaj. Czego tu? Ty głupie, mamy! Mama, do samochodu! Kaśka! On żyje! Całe szczęście, Jezu! Tymczasem karetka zabiera do szpitala nieprzytomnego Radka Florka. Sytuacja jest dramatyczna. Radek nieświadomie przyjął amfetaminę, a kilka godzin później podejrzane tabletki. Jego dziewczyna Ewelina bardzo martwi się o chłopaka i nie wierzy, że Radek bierze narkotyki. Dzwoniłeś do jego rodziców? Tak, tak, dzwoniłem. Mają czekać w szpitalu. Ja nie mogę uwierzyć, że on brał narkotyki. To niemożliwe. No, mnie też to trudno uwierzyć. No niestety wszystko na to wskazuje. Coś mu się może stać? No, mam nadzieję, że nie. A klasa, co się tak patrzycie? Z powrotem do szkoły, ale na lekcję. Nie róbcie zbiegowiska, proszę do szkoły. Już. No, chodź. Ewelina. Co? Możemy pogadać? Co chcesz? Współczuję ci. To musi być przykre, że twój chłopak okazał się nie być... Nie był kim. Czpunem. Radek nie jest żadnym czpunem. Kochanie, co tu się dzieje? Uspokójcie się. Nie waż się tak o nim mówić. Proszę do szkoły, spokój. Ewelina się nim przejęła i już w ogóle nie chce ze mną gadać. Nie tak miało być. Nie po to traciłem kasy na narkotyki i nakręcałem całą tą akcję. Teresa Kremer, wychowawczyni klasy licealnej 1 D, zastanawia się nad konsekwencjami, jakie powinny ponieść uczennice za to, że robiły bezdomnym upokarzające zdjęcia, przez co o mało nie doprowadziły do tragedii. Można? Tak, proszę. Dzień dobry. Ten człowiek na szczęście żyje. Chodzi, rusza się, ma tylko bandaż na głowie. To dobrze. Co wy narobiłyście? No nic, no przecież wszystko dobrze się skończyło. Tak myślisz? Wykorzystywałyście bezdomnych ludzi. Robiłyście im kompromitujące zdjęcia tylko po to, żeby wasz blog był popularny?
Przez was ten człowiek ma rozbitą głowę. To on się na nas rzucił. To miało być żarty, a on zaczął być niebezpieczny. No, sam się o to prosił. My się tylko broniłyśmy. Tak? Według mnie to wy się o to prosiłyście. Po co tam poszłyście? No, to miała być tylko zabawa. No, on zrzucił się na Bożenę i... No i co ja miałam zrobić? No, a potem Bożena zaczęła histeryzować, no i nie chciałyśmy iść do więzienia. Będziesz się teraz kłócić, czyja to wina? Cisza. Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że o mały włos nie doprowadziłyście do tragedii? Przed chwilą twierdziłyście, że zginął człowiek. Czy macie trochę pokory? Dobrze. Porozmawiam z waszymi rodzicami, zastanowię się, co z tym zrobić. A teraz... No, w każdym razie poniesiecie konsekwencje. Możecie iść. No i po sprawie. Ale ulga, że ten bezdomny żyje. No w sumie to się trochę martwiłam, że go zabiłyśmy. No ale tak naprawdę to się nic nie stało. No nie wiem, po co robić taką aferę. W głowie mi się to nie mieści. Nie dość, że zabawiły się kosztem tych ludzi, to jeszcze nie mają żadnych wyrzutów sumienia, pomimo tego, że przed godziną były pewne, że z ich powodu zginął człowiek. Kochani, przypominam wam, że za tydzień mamy sprawdzian z całego... Po tym, jak nieprzytomnego Radka Florka zabrało pogotowie, jego koledzy martwią się o niego. Nikt nie wierzy, że chłopak brał narkotyki. Tylko Szczepan i Eugeniusz znają prawdę. Eugeniusz chce porozmawiać o tym ze Szczepanem. Szczepan, weź zaczekaj. Musimy pogadać. No dobra, ale nie tutaj. Czego chcesz? Słuchaj, nie podoba mi się ta cała akcja z narkotykami. Ale stary, jest już za późno. Odwal się ode mnie, dobra? Ej, no chyba jesteśmy kumplami, tak? Daj mi spokój! Słuchaj, musisz o tym powiedzieć nauczycielowi, rozumiesz? Najpierw zdesypałeś mu dragów na WF-ie, a potem jeszcze wcisnąłeś się do kanapki. Oszalałeś? Mam sam siebie wkopać? Słuchaj, dobra, jeśli ty tego nie powiesz, to ja to zrobię, tak? Tylko spróbuj. Zostaw go, psycholu! Co dosypałeś Radkowi? Gadaj! Nic mu nie dosypywałem. Nie kłam, słyszałam, co mówi Zielonka. Słuchaj, nie widzisz, że to już koniec? Powiedz o wszystkim. Najpierw o tej amfetaminie, a potem o tabletkach. Od tego zależy życie, Radka, rozumiesz, stary? Dlaczego to zrobiłeś? Bo mi na tobie zależy, rozumiesz? Ty tylko ciągle Radek i Radek. Mam tego dość. Ty jesteś chory! Nie, nie jestem. Zostawiłaś mnie, a ja nadal cię kocham. Ewelina, ja powiem wszystko, tylko daj mi szansę. No to gadaj, no to mów, gnoju, co tu się dzieje? Spokojnie, co tu się dzieje? To Szczepan dosypał Radkowi narkotyków. Radek nic nie wiedział, zrobili to razem, on i Zielonka. Szczepan, czy to prawda? No przyznaj się. Gienek. No nie widzisz, że to już stracone? Powiedz o wszystkim. No dobra. Zielonka mi pomaga. Ale to był mój pomysł. Jezus Maria, czy ty wiesz, że ty go mogłeś zabić? Natychmiast idziemy dzwonić do szpitala i mówisz, co mu podałeś. Ewelina, przepraszam cię. Nie chcę cię znać! Boże, co za psychol, nie chcę go więcej widzieć. Przez niego Radek teraz leży w szpitalu i mam nadzieję, że szybko z tego wyjdzie. A do Szczepana nigdy więcej się nie odezwę. Zachowanie Szczepana było karygodne. Przez swoją głupotę i zazdrość mógł doprowadzić do śmierci kolegi. Mam nadzieję, że zrozumiał, ile złego mógł wyrządzić i że będzie to dla niego nauczką na całe życie. Idziesz jutro ze mną na imprezę do Kaśki? Radek Florek po kilku dniach opuścił szpital. Ani on, ani Ewelina nie potrafią wybaczyć Szczepanowi, że podał mu narkotyki. Szczepan został ukarany naganą i zawieszeniem w prawach ucznia. Nadal przyjaźni się z Gienkiem, ale Ewelina nie chce go znać. Szczepan, wiesz co? O mało go nie zabiłeś. Odwal się od nas. W dupie ma twoje przeprosiny. Nie zbliża się do mnie, kretynie. Pani jutro po mnie, dobra? No to spoko, to przejadę. Koło 8. No, nie ma sprawy. Super. Patrz, kto do mnie napisał. Ja w to nie wierzę. Licealistki z pierwszej D, Kasia Książek i Bożena Kulik mają obniżone oceny z zachowania. Usunęły z internetu zdjęcia z bezdomnymi, ale nie chcą stracić popularności w szkole. Szukają już pomysłu na założenie nowego, kontrowersyjnego bloga. Ale myślę, że wymyślimy coś nowego, może lepszego. Zobacz, już jest w planach na pewno, nie? No. To dajcie info, co jak. Dobra. Spoko, pa, pa. Pa. Do usłyszenia. To co teraz, Kaśka? No nie wiem. Jak myślisz? Najgorsze ubranie dnia. Myślisz? To będzie to. W naszej szkole? No.
Zobacz, ile tutaj chodzi tych osób. No, w sumie. Kramerowa będzie na pierwszym miejscu. Te sterki, co ty? Zuza z drugiej liceum chce sprawdzić wierność swojego chłopaka. Prosi koleżankę, by zaciągnęła go do łóżka. Jak Zuza mnie prosi, żebym poderwała jej chłopaka, no to to zrobię. Powiem więcej. Ja to zrobię z wielką chęcią. Zawsze z Zuzą. W ogóle na mnie nie patrzysz. Zuza nie wie, że Kaja od dawna kocha Eryka i chętnie jej go odbije. Nienawidzę cię, rozumiesz? Nie chcę cię znać, no rozumiesz? Nienawidzę cię, nie! Nie ma. Wyrzucacie wszystko! Marta, jedzenie, Marta! Gimnazjalistka Marta chce być chuda i od tygodnia głoduje. Namawia koleżanki z klasy, by się do niej przyłączyły. Jezus Maria, krew ci leci! W końcu organizm dziewczyny nie wytrzymuje bez jedzenia. O Boże! Dobra, odsuńcie się! Odsuńcie się! No, zgłupiałam!